Siemaneczko, witam kolejnego dnia. Wczoraj tutaj do 10 walczyłem. Jak widzicie, neutralizator zrobił swoje. Tam gdzie była rdza, faktycznie wygląda na to, że ją jakoś tam zadusił w jakiś sposób. Tutaj nawet, o, tutaj widać, że jest taka już cienka blacha. Aczkolwiek nie ma tragedii jeszcze. Dobra. No i co, dzisiaj zajmiemy się podkładowaniem. Co prawda będę to robił amatorsko, ponieważ będę używał do tego pędzla i jakichś tam innych rzeczy. Nie będę to robił pistoletem, bo to by trzeba było wszystko znowu zabezpieczać. Poza tym nie mam pistoletu. Także zrobimy to sobie pędzlem. I też myślę, że będzie dobrze. Podkład epoksydowy dwuskładnikowy. Zaraz sobie pomieszamy dwa składniki. I tu, gdzie były te miejsca, w których nakładaliśmy neutralizator, od razu sobie zabezpieczymy podkładem. I będzie, myślę, że dobrze. Tak jeszcze tu sobie patrzę, jak tu wygląda. No tutaj też ten neutralizator nam podziałał. Także chyba jest ok. Tam też coś, kurde, widzę na tym, na zderzaczku, także nie wiem, czy by tam tego jeszcze nie zabezpieczyć. Możemy malnąć tam w sumie podkładem. Rękę chyba tam włożę. No, także zaraz się bierzemy do roboty, żeby to trochę szybciej dzisiaj zrobić. Bo wczoraj to przegiąłem. Przegiąłem, żeby po nocach robić. Ale ma to być. Dobra, to idziemy mieszać podkład i będziemy robić. Dobra. Także tak jak mówię, nie dodaję rozcieńczalnika, bo będę pędzlem malował. Także tylko utwardzacz i farba. Zrobimy sobie 100 ml. Tu mamy pokazane, z tej strony to lepiej widać, 1 do 10 tu musimy sobie zrobić, z tego co czytałem, tak, 10 do 1, sorry, i tutaj tu jest A, aha, A tutaj jest za poziomie 100, a B to jest pewnie twardzacz i tam jest dotąd, dobra. Mieszam ten podkład. Dobra, otwieramy sobie podkład. Ops. O, gęsty. Gęsty podkładzik, także będzie chyba dobry. Jakąś gazetę sobie wezmę, bo zaraz tutaj całą kostkę uwalę. Tam pisali, żeby wziąć rozcieńczalnik, ale nie będę pędzlem robił, nie będę się bawił w rozcieńczalniki. To będzie dobrze. 10, czyli lejemy do setki na razie. Czy 150 już zrobić lepiej? Setkę na razie zrób, nie wiadomo ile pójdzie. Gęste to naprawdę jest gęste. No jakby tak malować pistoletem, to jest problem. To faktycznie jest potrzebny utwardzacz, znaczy rozcieńczalnik. No i co, teraz musimy dolać do punktu B. Tak mi się wydaje, do punktu B. Do punktu B lejemy. Tutaj to się też tak rozprowadza, że nie wiadomo ile go będzie, ale chwilę poczekamy. Chyba tak. Chyba będzie dobrze.
Czyli teraz sobie wymieszamy. Pierwszy raz się bawię w takie rzeczy. Zawsze jakieś gotowe spreje, a teraz dwuskładnikowy. Podobno lepsze są i wydajniejsze. No i co, epoksyd mamy urobiony, także możemy lecieć z koksem. O kurwa. Lecimy z koksem, bo to trzeba szybko zrobić, bo to tam ma jakieś swoje właściwości. Jakiś czas. Żeby szybko włączył światło. Mam tak, podkład jest naprawdę gęsty, jakby to malować tak bez rozcieńczenia pistoletem, no to chyba nie da się. Się pistolet cały zapierniczy. O, ale krycie jest zajebiste. Już to widzę. Przez to, że jest taki gęsty, to krycie jest też super. Chyba dwie warstwy zrobimy, tak jak jest na opakowaniu, ale może i jedną. Zobaczę jeszcze, jak mi to wyjdzie. Hops, hops, hops. Nie wiem, ten zderzak tam trochę jeszcze maznę. Chyba tam nie dosięgnę. A może. Dosięgnę. Hops, hops, hops. Troszkę zabezpieczymy to zawsze. Ani nie odtuszczamy, ani nic, ale zawsze to coś. Nie wiem, jaka jest skuteczność takiego pędzla, jeśli chodzi o malowanie względem natrysku. Aczkolwiek, nie wiem, taki podkład gruby, to myślę, że i tak będzie dobrze. Ktoś się zna, to może się wypowiedzieć. Ani nie rozcieńczałem, ani nic. Także myślę, że nie będzie najgorzej. No i co, panowie, tył mam cały zabezpieczony w sumie. Tutaj i w bagażniku też jest zrobione. Tak to wygląda. Tutti. Nie wiem, bo ta, nie wiem, czy mi się nie zważy ten podkład, bo jakieś resztki były tutaj, mogłem to przetrzeć najpierw. Może być, że się zważy. Cholera, też nie wiedziałem, że to trzeba odtłuścić. Oni za tym oczywiście nie napisali. Zobaczymy, może być dobrze i się nie zważy. Choć w niektórych miejscach widziałem, że go jest za dużo, więc tam wytarłem trochę i odpuściłem. Też takie trochę moje niespostrzeżenie, że tam... Bo w niektórych miejscach całkiem wysechł ten neutralizator, a w niektórych zostało go trochę, wiecie, i tak wyszło. Ale może będzie dobrze, zobaczymy, jak wyschnie, bo i tak będzie druga warstwa. Jak coś pójdzie nie tak, to najwyżej się tutaj to poprawi. O, tu na przykład jest jeszcze mokre, więc tutaj sobie zrobimy troszkę, odtuścimy. No i jeszcze przód mi został, także ja to szybko robię, żeby mi ten podkład tam za bardzo nie wysechł. I co, panowie, przód też zrobiony. Tam w niektórych miejscach mi się porobiły faktycznie takie bąble. To musiałem to trochę wyczyścić i zeszlifować, ale na nowo pomalowałem, chyba jest spokój. Tu jest tak, tu tak, tu tak, wszędzie
gdzie było, to zabezpieczyłem. O, z drugiej strony wam jeszcze pokażę, się biorę znowu za tył, bo jeszcze mi zostało trochę tego epoksydu, to tam jeszcze zrobię drugą warstwę jednak. O, tak tutaj wygląda teraz estetycznie. Tutaj też ładnie, tu i tutaj błotniczek. Tam by mi się udało dosięgnąć, tam dosięgałem, nie? No i dobra, robię teraz znowu tył, drugi raz tak samo i widzimy się jak skończę. No i to panowie, skończyłem, dwie warstwy zrobione, tak to wygląda. No i tak jest, ale to nie ma wyglądać, to ma działać. Tutaj to się jeszcze wyszlifuje wszystko, także spokojnie. Jest ubabrane, ale tak ma być. Później to się ładnie zeszlifuje papierkiem ściernym i myślę, że będzie wszystko ładnie prosto. No i co? Na dzisiaj to tyle, bo podkład musi wyschnąć, najlepiej do jutra. Tak więc tak zrobimy. Tak to się zrobi właśnie. I myślę, że będzie dobrze. No. Tu nie malowałem, bo mówiłem, z tym błotnikiem to jest taka sprawa, że prawdopodobnie go się wywali stąd niedługo. Ciekawe jak go odkręcę, kurde. Nie no, myślę, że się odkręci kiedyś. Dobra. To wygląda z tamtej strony podobnie. Narzędzia umyte. Kubeczek do mieszania też przyda się na inny raz, jak tam coś będę w tranzycie pewnie robił. No, także co, widzimy się jutro. Jutro sobie zeszlifujemy podkład. Tam gdzie będzie malowany, tam gdzie nie, nie będziemy szlifować, bo nie ma sensu. Tutaj go tak już zostawię, tutaj na to już pójdzie wosk. No a tu wiadomo, na to pójdzie chyba, nie wiem czy będę szpachlował. Chyba trochę będzie trzeba przeszpachlować, żeby było równo. Także na to pójdzie szpachla i jakieś tam, wiadomo, lakiery. Także co, w dzisiejszym dniu chyba tyle. Jeszcze muszę umyć te nadkola, które tam, bo ostatnio ich nie umyłem, a mi się już nie chciało. Także umyję sobie jeszcze dzisiaj nadkola plastikowe, żeby były już ładne, nie z piasku. I to wam jeszcze pokażę, jak tam będę mył. No a z tego to już na tyle. Także mówię, tu na to już pójdzie wosk w tych niewidocznych miejscach, a tam gdzie widać, to jeszcze troszkę polakierujemy. Choć nie wiem, czy tutaj będę w tych rogach lakierował, ale może tak delikatnie pryśniemy, żeby się nie rzucało w oczy. Ale bardziej rzucała się w oczy ruda niż taki ładny podkład czarny. Podkład już wyschnięty w zasadzie jest. Już można go bez problemu dotknąć ręką. Robiłem to godzinę temu. Ale niech sobie wyschnie porządnie. O, tu akurat nie jest wyschnięty. Aczkolwiek w większości miejsc jest. Tutaj akurat chyba musiało być grubiej. Dlatego nie jest, ale niech sobie wyschnie spokojnie. Także pędzlem też się da. Tutaj nawet numer części jakiś. No, także co, niech sobie schnie, my się widzimy jutro, a dzisiaj jeszcze pokażę wam mycie nadkoli. No, tak wygląda, zabezpieczony podobnie, także jest ok. Tam już nie chciało mi się robić, także tam i tak to jest tylko nalot jakiś tam. Najważniejsze, że tutaj gdzie była ta blacha taka, a tam pójdzie i tak przecież wosk. No.